Byłem sobie w restauracji, gdzie spożywa się obiadki. Obiadziki smakowite, popijajmy piciem, piciem. Kiedy jadłem tam obiadek, to radziłem sobie sprawnie. Grzecznie porcje nabierałem, powolutku zajadałem i wyjąłem moje pićko, zakupione w sklepie blisko. Pićko, pićko do obiadku, pićko o marchwiowym smaku. Smaczny soczek, soczek z marchwi, ja siorbałem wprost ustami. Soczek, soczek bardzo fajny, niesłodzony, naturalny. Kęsy przełyk zatykają, lecz piciulka nawadniają. Piciuleńka obmywają, piciuleńka pomagają. Robotnicy do kopalni kanapeczki zabierali z przeróżnymi składnikami. Kanapeczki, zatykaczki. Miałem możliwość obserwować, badać, badać i doglądać. W tej kopalni pracowały nastolatki, łobuziaczki. Kara, kara z poprawczaka, bardzo ciężka taka praca. Lecz się zmienia charakterek, kiedy pozyskujesz węgiel. Zmieniasz, zmieniasz charakterek, pozytywnie i subtelnie. Łobuz staje się wzorowy, trzyma nerwy on na wodzy. Kanapeczki zajadali w czasie przerwy w ciężkiej pracy. Kanapeczki, zatykaczki zapijali piciulkami. Okropne samopoczucie, kiedy czujesz twardą gulę. Nie da się miło oddychać, doświadczenie uczy życia. Kiedy jadłem w restauracji, porcje płynu pomagały. Soczek, soczek mój marchwiowy, wydobyłem z mojej torby. Kiedy jadłem zamówienie, popijałem bardzo grzecznie. Lecz zjawiła się kelnerka, kelnereczka nieuprzejma. Powiedziała, abym schował, pićka, pićka nie kosztował. Produkt obcy zakupiony ma się skrywać w głębi torby. Inwazyjne zachowanie, na kelnerkę złożę skargę. Skarga, skarga jest potrzebna, jest właściwa i konieczna. Zła kelnerka wypomina, to wstręciucha pracownica. Zakupiłem tu jedzonko, mogę pijać piciulątko. Pićko, pićko bardzo ważne, pićka dają restauracje. Lecz kosztowne te napoje, ceny, ceny zawyżone.